organizacja pozarządowa, która jest silna, która działa profesjonalnie, ponieważ są osoby, które są wykształcone, mają poczucie misji, tak, i są przeszkolone, są w stanie po pierwsze dobrze rozpoznawać potrzeby lokalnego środowiska i szybko na nie reagować. Jeśli urząd porównamy do męża, a organizację pozarządową do żony, to mąż mówi, jak tutaj ma być, ale żona bardzo często wie lepiej. Pytanie. Czy organizacja została zamknięta, czy nie? Katedra Kultury. Została zamknięta. Natomiast inne organizacje no, zbierają siły i poszukują środków. Dziękuję bardzo. Zapraszam do wystąpienia reprezentantkę strony propozycji, panią Anetę Domańską-Machnio. Szanowni Państwo, szanowna marszałkini, szanowna opozycjo, szanowna publiczności. Ja powiem, może od razu zacznę dosyć mocno, ponieważ uważam, że finansowanie rozwoju instytucjonalnego przez urząd jest niebezpieczne dla samych organizacji pozarządowych. Bo przede wszystkim może przyczyniać się do niezdrowej konkurencji pomiędzy samymi organizacjami pozarządowymi. Przypomnijmy, że w mieście jest ponad 10 tysięcy organizacji pozarządowych. Miasto nie jest w stanie zapewnić rozwoju instytucjonalnego wszystkim organizacjom. Więc może doprowadzić do takiego stanu, że powstanie nam garstka bardzo mocnych, dużych organizacji i bardzo duża ilość organizacji nadal cały czas słaba. Finansowanie rozwoju instytucjonalnego przez organizacje pozarządowych może także osłabić niezależność organizacji, o czym wspomniała już moja koleżanka. Może wpłynąć na sposób i kierunek ich dalszego rozwoju i działania. Ponadto finansowaniem organizacji pozarządowych, wspieraniem ich, wzmacnianiem ich rozwoju instytucjonalnego zajmują się organizacje pomocowe i fundusze, które są ukierunkowane na takie działania. Między innymi jest to również Fundacja Zaporego, która wspiera takie organizacje, wzmacnia je, jeżeli chodzi o budowę ich strategii, o ich rozwój. Także myślę, że to może spowodować bardzo niezdrową konkurencję i niezdrowe, nie jest to niezdrowe dla samych organizacji pozarządowych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przypominam, że od tej pory każdy z mówców ma po 4 minuty czasu na wystąpienie. Także dziękujemy bardzo. Zapraszam mówczynię po stronie opozycji, panią Iwonę Okrasko. Szanowna pani marszałek, panie sekretarzu, szanowna propozycjo, szanowni państwo. W odniesieniu przede wszystkim do szanownych przedmówczyń chciałabym przypomnieć, że w mieście jest wiele dokumentów, nad którymi wspólnie pracowaliśmy do tej pory, które określają rolę miasta i rolę organizacji pozarządowych w naszym mieście. Jest to między innymi program współpracy organizacji pozarządowych i miasta stołecznego Warszawy. Założeniem tego programu jest realizacja zadań miasta poprzez organizacje pozarządowe. Początek miasta, które z pewnością dobrze Państwo pamiętają, pewnie gdzieś z początku szkoły podstawowej, z lekcji historii, to starożytna Grecja, to polis. Polis to ludzie. Ludzie to organizacje pozarządowe. Ci ludzie, którzy tworzą organizacje pozarządowe, to ludzie aktywni, ludzie dążący do tego, żeby pomagać sobie, ale pomagać też innym.
żeby kreować działania, które będą wspomagały miasto jako organizm, ale też wspomagały innych ludzi. Organizm składa się z komórek. Gdy jednej komórki zabraknie, zaczyna się problem. Zaczynają się choroby różnego rodzaju. Dlatego dobrze jest dbać o każdą część organizmu. Czyli dobrze jest też dbać o organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe są zatem elementem miasta. To my je tworzymy. I tworzymy miasto. Mieszkając w mieście, właściwie moglibyśmy sobie wyobrazić, że żyjemy wszyscy w symbiozie. Że jest to ogromny ocean, w którym jest plankton, w którym są meduzy, w którym są wieloryby. Wszystko jest potrzebne. Ta różnorodność, ta feria barw, to organizacje pozarządowe. To one są w stanie również wspierać miasto w rozwoju, przyciągać nowe inwestycje, nowych przedsiębiorców, czyli tworzyć lepsze jutro miasta i własne jutro. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz proszę o wystąpienie pana Darka Jarosińskiego, mówcę propozycji. Proszę o ciszę. Szanowna opozycja, szanowni państwo, z radością wysłuchałem tę ze strony przeciwnej. Rzeczywiście muszę przyznać, że organizacje pozarządowe powinny funkcjonować w mieście i funkcjonują, i chwała im za to, ale nam miasto są, szczerze mówiąc, niepotrzebne. Powiem państwu dlaczego. Ano dlatego, gdyż organizacje pozarządowe zgodnie z programem współpracy pracują z miastem, realizując zadania. Więc jeżeli chcą się wzmacniać, chcą być niezależne, życzymy odwagi w budowaniu kreatywności gospodarczej, a z tego wynika, że postawa roszczeniowa w stosunku do miasta, żeby was wspomagać, wskazuje też, że tej kreatywności państwu brakuje. Zgadzam się z tym, że pieniądze podatników są wydatkowane w sposób doskonały, gdy rzeczywiście Urząd Miasta, tak jak pani wcześniej, opozycja wcześniej zapowiedziała, miasto to nie jest zbyt abstrakcyjne. Miasto powstało w wyniku aktywności obywateli, gdzie postanowili się zrzeszyć, stworzyli struktury. Stworzyli też struktury miasta. Zatem też muszę przyznać, że dla nas cudowną rzeczą jest przejmowanie waszych liderów po to, żeby te struktury miasta były coraz to bardziej mocniejsze. Przykładem będzie miasto stołeczne Warszawa, gdzie sekretarzem miasta jest Marcin Wojda, działacz organizacji pozarządowej, wiceprezydentem działacz innej organizacji pozarządowej. Także, szanowni państwo, bądźcie aktywni, kreatywni, ale tak naprawdę dajcie nam, miastu, możliwość współpracowania z wami, nie wspierając waszych stanowisk, waszych kamienic. Tutaj życzymy państwu kreatywności. Pytanie. Tak? Można? Tak. Organizacji pozarządowych w Warszawie jest 10 tysięcy, tak? Patrzę na taka liczba. Jeżeli w każdej organizacji jest jeden znakomity lider, czy miasto jest w stanie przyjąć taką liczbę liderów i żeby oni w mieście mieli szansę na Odpowiadam tak. Miasto jest gotowe przyjąć 10 tysięcy kreatywnych ludzi, którzy będą rozwiązywać problemy tego miasta. Zakaz zatrudniania w organizacjach pozarządowych, tak? No. Przepraszam, informacja, w mieście jest zakaz zatrudniania nowych pracowników. Od chyba 2013 roku. Proszę kontynuować. Jeszcze porządek. Jeżeli chodzi o wszystkie kompetencje, które przyjmuje miasto, na tym to polega, że państwo są bardzo kreatywni, jak organizacje pozarządowe, wskazują dziedziny, w których miasto nie wchodzi, ale naszą rolą jest wychodzenie naprzeciwko tym państwa oczekiwaniom, które państwo w jakiś sposób definiują, pracując na co dzień z ludźmi, i przejmowanie tych kompetencji, gdyż miasto jako struktura ma szansę finansowania tych dziedzin, które tak na co dzień
w wyniku Państwa aktywności nie będą mogły być realizowane na rzecz mieszkańców tego miasta. W związku z powyższym nadal uważamy, że silne miasto to silny urząd, współpraca z organizacjami pozarządowymi tak, ale na pewno nie wspieranie Waszej działalności strukturalnej. Nie możemy. Dziękujemy bardzo za wystąpienie. Zapraszamy trzecią mówczynię strony opozycji, panią Jolantę Sztort. Szanowni Państwo, szanowna pani marszałek, szanowna propozycja. Co to jest Warszawa? Warszawa to jest miasto, to jest gmina, to jest powiat i to jest województwo, siedziba województwa. W związku z tym interesują nas trzy ustawy. Ustawa o samorządzie gminnym, o samorządzie wojewódzkim i o samorządzie powiatowym. Każda z nich mówi o tym, że samorząd może wspierać organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe to jest twór, który jest wynikiem demokracji u nas w Polsce, która z kolei pozwala na dowolne zrzeszanie się obywateli. Taka jest cecha demokracji. Jeśli chodzi o finansowanie, to ustawy, które przytoczyłam, tudzież ustawy na przykład o zapobieganiu narkomanii, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i tak dalej, są to wszystko ustawy, które pomagają i wspomagają organizacje pozarządowe. To ja wymieniłam tylko niektóre ustawy, ustaw tych jest więcej. Następna sprawa. Środki publiczne. Środki publiczne pochodzą skąd? Pochodzą z podatków wszystkich. Członkowie i osoby, które tworzą organizacje pozarządowe, również płacą podatki osoby, które są obejmowane przez te organizacje. W związku z czym nie jest prawdą, uważam, że środki publiczne się nie należą fundacjom, stowarzyszeniom i w ogóle organizacjom pozarządowym. Trzecia rzecz. Samorządy nie są w stanie dotrzeć do wszystkich i tę lukę, którą nie są w stanie wypełnić samorządy, wypełniają właśnie organizacje pozarządowe. One są najbliżej ludzi, którzy potrzebują. Pracownicy czy działacze właściwie organizacji pozarządowych doskonale wiedzą, jakie są potrzeby ludności, co w danym momencie zrobić, co w danej sytuacji zrobić i w danej jakiejś społeczności w dziedzinie. W związku z czym samorządy tutaj jakby są wyręczane od pewnych działań.